Siemaneczko, witajcie chłopaki, dziewczyny, transy oraz wy właściciele Passat. Kochani, przeanalizowałem bardzo poważny problem, który istnieje w świecie ludzi, użytkowników samochodów oraz mechaników samochodowych. Ponieważ problem jest i ten problem narasta z biegiem lat, staje się coraz większy, szczególnie teraz w czasach mediów społecznościowych, Facebooków, Instagramów i innych. Kochani, bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy do tematu. Słuchajcie, mechanik. Takie słowo mechanik, powiedzcie, z czym wam się kojarzy? Tak, ja słyszę to, co myślicie, słyszę to, co mówicie i już zapisuję. Złodziej, zgadza się. Oszust, mechanik, złodziej, oszust, recydywista. Słuchajcie, mechanik samochodowy, złodziej, oszust, recydywista. Jakie są to cechy? Uogólniając, są to cechy negatywne. Kochani, w dzisiejszym materiale przeanalizowałem, zrobiłem psychoanalizę postrzegania mechanika w społeczeństwie i w tym materiale odpowiem wam, jak zrobić, jak naprawić to, żebyście w końcu postrzegali mechaników bardziej pozytywnie. Zapraszam do oglądania materiału. Nigdzie nie poszedłem, jestem tu cały czas. Kochani, co mamy po drugiej stronie szalki, że tak powiem? Mamy mechanika i mamy klienta. Klient, czyli właściciel pojazdu samochodowego, właściciel samochodu. W jakiej sytuacji następuje relacja między klientem a mechanikiem samochodowym? Zastanówcie się, jaka sytuacja życiowa powoduje, że klient trafia do mechanika? Awaria. Samochód się psuje, coś zaczyna piszczeć, skrzypieć. Klient musi samochodem pojechać do mechanika. Jedzie na autostradzie, samochód staje, zatrzymuje się, wyskakuje check engine, dym spod maski. Niestety, samochód się psuje, klient musi jechać do mechanika. Awaria, problemy. Jaka jest wypadkowa tych rzeczy? Awaria, problemy, pieniądze, straty finansowe. Wyobraźcie to sobie. Jesteście użytkownikiem samochodu, jesteście zadowoleni, załatwiacie sprawy, jeździcie, wozicie dzieci do przedszkola, jeździcie na zakupy, jesteście szczęśliwi. Nagle auto się psuje. Zawala to wasz plan dnia, zawala to wasz jakiś grafik, wiąże się z wydatkami finansowymi. Jakie to są cechy? Słuchajcie. Negatywne. Proszę bardzo. Mamy pewien wspólny mianownik. Kochani, teraz wyjaśnię wam, czym jest spirala gniewu. Spójrzcie na to. Powtarzające się sytuacje. Klienci, to nie jest przypadek jednego klienta. Ludziom codziennie psują się samochody. Warsztaty mają pełne place zepsutych samochodów. To się cały czas kręci. Spójrzcie. Klient, awaria, problemy. Klient jedzie do mechanika. Samochód od mechanika jedzie do klienta. To się kręci. Spirala gniewu. Słuchajcie, klient prowadząc do mechanika samochód jest już negatywnie nastawiony, ponieważ zepsuł się samochód, zawaliło to jego jakieś plany życiowe dnia czy w pracy i tak dalej. Szykuje się na straty finansowe. Już tutaj trafia do mechanika z negatywnymi emocjami. Te negatywne emocje, one się nawarstwiają.
nawarstwiają się i nie jest to przypadek jednego klienta, tylko u każdego klienta tak samo się dzieje. Te negatywne emocje się kumulują. Kochani, teraz Wam zaprezentuję, co jest wynikiem spirali gniewu. Zaczynamy. Degradacja społeczna. Jak wygląda degradacja społeczna mechanika samochodowego? Punkt pierwszy. Złoty człowiek. Złoty. No ten mechanik jest wspaniały, po prostu jeżdżę do niego, jest cudowny. On jest takim półbogiem, można powiedzieć. Półbogiem. Tymczasem spirala gniewu się kręci. Co następuje później? Po jakimś czasie dobry mechanik. Ten mechanik jest w porządku, jeżdżę do niego. Dobry mechanik taki. Mówimy o nim, że no dobry mechanik. Co tymczasem spirala gniewu robi z dobrym mechanikiem? Jest w porządku. Już nie mówimy, że jest dobrym mechanikiem. Jest w porządku. Tak i ten, a ten, tamten, tam w stodole, no jest w porządku. Jest w porządku. Tymczasem spirala się kręci. Chyba okej. Zaczynają się pojawiać wątpliwości. Ten klient nadal korzysta z usług tego mechanika, ale już zaczyna coś podejrzewać. Już go nie wychwala, już przy znajomych tak troszeczkę powściągliwie się wypowiada. Chyba jest ok, ale spirala gniewu kręci się dalej. Kolejny etap, oszust. Klient sprawdził cenę oleju. Wpisał na Allegro, było 20 zł taniej. Nie sprawdził, że tam wysyłki nie była doliczona. Oszust, no oszust, tyle lat jeżdżę do niego, oszust jeden, na moje krwawice się dorabia. Oszust, ale to nie wszystko, nie no, na razie jeszcze będę korzystał z jego usług i spirala dalej się nakręca. Złodziej katalizatorów. Ostatnie stadium już degradacji społecznej mechanika samochodowego to jest bycie złodziejem katalizatorów. Ten klient po ostatniej wizycie u mechanika już jest w 100% przekonany, że dokładnie w tym miejscu zginął mu katalizator. Słuchajcie, to właśnie degradację społeczną mechanika samochodowego właśnie robią negatywne emocje związane z tym, że samochodzik się psuje, z tymi różnymi takimi przygodami. To nie jest wina mechanika, że samochód się popsuł, a jednak wywołało to negatywne emocje, które napędzają spiralę gniewu. I słuchajcie, teraz mam dla Was odpowiedź, jak w końcu zatrzymać, przerwać tę spiralę i sprawić, aby relacje między mechanikiem i klientem się poprawiły. Zapraszam do oglądania. Kochani, przede wszystkim w internecie, na YouTubie czy w innych miejscach macie masę informacji na temat problemów z mechanikiem, między mechanikiem a klientem samochodowym. Co może być przyczyną? Czemu jest tak źle? Wszyscy oni się mylą, tylko ja mam rację i zaraz Wam powiem, jak ten problem rozwiązać. I ja tego sam nie wymyśliłem, wymyślił to rozwiązanie Sławcio. A raczej on tego nie wymyślił, po prostu pokazał mi, w jaki sposób można to rozwiązać i jest to bardzo prosta metoda. Słuchajcie, Sławcio ostatnio przyjechał i przywiózł mi pryncypałki. Przyjechał do warsztatu na kawkę, przywiózł ze sobą pryncypałki, położył te pryncypałki, wypił kawkę. Pryncypałki ja zjadłem, Mariusz kilka tych pryncypałków też zjadł. Porozmawialiśmy sobie, Sławcio pojechał. Co możemy powiedzieć o tej sytuacji, o tej wizycie, o tych pryncypałkach, o tych ciasteczkach zjedzonych, o wypitej kawce? Było to pozytywne. Było to związane z pozytywnymi emocjami. Porozmawialiśmy sobie, pośmialiśmy się. Samochód w pełni sprawny, samochód serwisowany, w pełni sprawny, przyjechał do mnie sprawnym samochodem nie po to, żeby go naprawić, nie po to, żeby zgłosić jakąś awarię. Wywołał pozytywne emocje wokół wizyty u mechanika. I to jest podstawowy błąd klientów warsztatów samochodowych, że nie przyjeżdżają do warsztatu sprawnym samochodem.
Dlaczego przyjeżdżacie do warsztatu uszkodzonymi, zepsutymi samochodami? Czy to jest wina mechaników, że wy przyjeżdżacie tylko zepsutymi? Od dzisiaj waszym obowiązkiem jest, jeśli wasze auto jest sprawne i serwisujecie je w jednym serwisie, zarezerwować sobie pół godzinki, kupić ciasteczka, zajechać do warsztatu, powiedzieć mechanikowi, że samochód śmiga, że jesteście zadowoleni. Niech będą związane z wizytą u mechanika pozytywne emocje. I tylko to jest w stanie zatrzymać tę spiralę gniewu, która powoduje, że zawód mechanika jest często nisko oceniany w społeczeństwie, w mediach społecznościowych. Coś nie tak z samochodem, o, mechanik na pewno coś zepsuł. Gdyby były ciasteczka, nie byłoby żadnego problemu. Gwarantuję wam to. Także zmieńcie swoje postępowanie i myślę, że w przyszłości relacje między klientem warsztatu samochodowego a warsztatem samochodowym ulegną znacznym poprawom. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Ktoś mógłby zgłosić w sumie to moje odkrycie do Nobla, co nie? Narka. Już to? Nagrywanie skończone tych filmików głupotnych? Trzeba się zabierać za robotę.